Kochani, moim waszym gościem dzisiaj jest Michał Barczykowski, lekarz weterynarii. Cześć Michał, dzień Cześć, dobry. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, to jest cała lista pytań. Maczkiem napisana do ciebie, bo właściwie o zwierzętach można mówić, rozmawiać godzinami. Takie proste pytanie na początek. Czy ty śpisz ze swoim psem? W tej chwili rzadko, dlatego że mam 4-letniego syna, który przychodzi do nas w nocy i dlatego... Czyli syn zajął miejsce. Tak jest, a jest to już mocno niewygodne, bo ja mam 2 psy, więc no, nie mogę gloryfikować żadnego, więc musiałyby 2 spać. Pytam się o to, czy śpisz z psami, nie oczywiście bez przyczyny, ponieważ chciałam zapytać ciebie, jak to jest, że coraz bardziej, przynajmniej ja mam takie odczucie, staramy się uczłowieczyć te nasze zwierzęta domowe, czy psa, czy kota. Generalnie zwierzęta domowe stały się członkami rodziny i to widać po tym, jak podchodzimy do leczenia tych zwierząt, ile ludzie potrafią wydawać pieniędzy na leczenie, jak specjalistyczne jest już leczenie zwierząt i ono często nie odbiega od leczenia ludzi. I sprzęt medyczny, który jest zakupowany przez lekarzy weterynarii, naprawdę nie odbiega od tego, co jest w szpitalach ludzkich. A to wszystko spowodowało po prostu, że... Raczej co, jak to się wydarzyło? Dlatego, że ludzie po prostu zaczęli traktować zwierzęta, i to nie tylko psy i koty, ale również świnki morskie, jakieś gryzonie, jak po prostu członków rodziny. Mhm. Czy w związku z tym to przełożyło się również na długość ich życia? No jest tak, że medycyna się rozwija, w związku z tym człowiek żyje dłużej w porównaniu z tym, jak to było w latach 80., 90., ta długość życia wzrasta. Czy możemy to przełożyć również i na zwierzęta, czy nie? Oczywiście. Ze względu na to, że opieka weterynaryjna w Polsce jest na wysokim poziomie, ludzie chcą jakby opiekować się zwierzętami, chcą leczyć zwierzęta, chcą je poddawać profilaktyce, chcą korzystać z porad dietetyków, lekarzy weterynarii. To wszystko przekłada się na to, że zwierzęta żyją dłużej i zwierzętom żyje się lepiej. Mhm. Tu mówimy o opiece nad zwierzętami, ale pytając się o uczłowieczenie zwierząt, na przykład psa i kota, mam na myśli na przykład, nie wiem, że zaczęliśmy od jakiegoś czasu, to już oczywiście dosyć długo trwa, kupować im specjalne ubrania, sweterki, zaczynamy je przebierać, mają różne zabawki, jest psie przedszkole. Ja pamiętam, jak poszłam ze swoim psem, oddałam go do hotelu, bo gdzieś wyjeżdżałam, wchodzę, a pani mi tłumaczy, że tu jest strefa ciszy dla psa, tam jest wybieg, tam jest jeszcze coś innego i widzisz kilkanaście tych pokoi, kilkanaście przesadziłam, ale kilka tych pokoi i trochę nie wierzysz. Raczej to jest potrzeba rynku, prawda? To wszystko się stworzyło dlatego, że... Ale czy potrzeba zwierząt? Tego do końca nie wiemy. Też jakby chciałbym być tutaj ostrożny z ocenianiem, ponieważ ludzie mają swoje emocje. Często ja znam kilku ludzi, również moich znajomych, którzy zwierzęta traktują jak dzieci. I po odejściu takiego zwierzęcia jest duży płacz, duży lament i duże jakby duża żałoba. I ja nie chcę tego oceniać. Mhm. Uważam, że to jest jakby wrażliwość każdego człowieka i ludzie mają do tego prawo, a rynek po prostu stworzył dla tych ludzi jakąś tam przestrzeń. No tutaj dałeś, że przedszkola, prawda, ale są również cmentarze dla zwierząt. Mhm. I czy to jest dobre? Na pewno spowodowało to, że patrzymy na zwierzęta troszeczkę inaczej, a to już mi się podoba, że zaczynamy zwierzęta traktować z godnością, co niestety w Polsce się jeszcze jakiś czas temu tego nie było. Pytanie jest... Okej, czyli warunki zwierząt zdecydowanie się poprawiły. Natomiast pytanie, czy są jakieś skutki uboczne tego albo negatywne takiego uczłowieczenia zwierzęcia? Nie wiem, czy ty się zgodzisz z tym, ale podobno zwierzęta w związku z tym, że no, są blisko nas i zaczynamy je traktować jako właśnie członka rodziny, zupełnie inaczej niż to było w latach, nie wiem, może 80., 70., czy nawet pewnie 90., zaczynają również chorować na choroby cywilizacyjne, typu na przykład depresja, dwubiegunówka i tak dalej. Byłam dosyć zszokowana, jak usłyszałam, że również zwierzęta mają takie choroby. Tak. No, myślę, że to jest tak samo jak i my jesteśmy przebodźcowani, to tak te zwierzęta też są przebodźcowane. A z czego to właśnie, z czego to wynika? No my troszeczkę, no, to podejście, tak jak rozmawiamy, ja nie chcę tego oceniać, ale to podejście takie mocno... uczłowieczenie zwierząt nie zawsze jest dobre, bo na przykład ubranka dla zwierząt. Zwierzę ma swoją ochronę, swoje futerko, ono jak wychodzi na dwór,
to ma odpowiednią ochronę, a my jeszcze próbujemy to zwierzę uszczęśliwić na siłę. Może dlatego, żeby się troszeczkę bardziej z tym zwierzęciem pokazać, może dlatego, żeby troszeczkę się pochwalić, prawda, tą modą, która jest. Czy to jest do końca dobre? No nie. Raczej mówię, no nie chcę tego oceniać, ale według mojego przekonania... No wiesz, mówisz jako lekarz weterynarii, więc... Jako lekarz weterynarii uważam, że nie do końca jest to dobre dla psychiki tych zwierząt. Aha. Znajomy opowiedział, wiedział, że będę z tobą rozmawiała, więc opowiedział mi historię, która wydarzyła się całkiem niedawno. Jak to pies prawie że zagryzł z swojego właściciela. Jakimś cudem udało mu się wyrwać z jego szponów, a stało się to dlatego po tym, jak lekarz weterynarii badał tego psa i stwierdził, że on ma... To nie była chyba depresja, tylko choroba dwubiegunowa i chciał popełnić, jakkolwiek to może się wydawać właśnie dla niektórych nawet i dziwne, takie samobójstwo rozszerzone, czyli najpierw właściciel, później on. No nie słyszeliśmy tego wcześniej, o tym wcześniej. Tak. Raczej generalnie o tym przypadku również nie słyszałem. Nie znam jakby szczegółów, ale tak choroby psychiczne zwierząt się zdarzają coraz częściej. I jakby przyczyna tego jest cały czas badana, tak? Bo to jest świeża sprawa. Leczenie depresji u zwierząt jest czymś bardzo nowym. Dlatego myślę, że jest to jakby w zainteresowaniu naukowców. Wiesz, pytam o to, bo to jest z jednej strony te warunki dla zwierząt poprawiły się, dbamy o te zwierzęta zupełnie inaczej niż to było 20-30 lat temu, a z drugiej strony te nasze pupile zaczynają chorować właśnie na chociażby depresję, czyli tak jakąś chorobę, gdzie pewnie odczuwają też samotność i tak dalej. Tak, tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one wcześniej nie chorowały na to. Czy diagnostyka po prostu nie poszła na tyle do przodu, że jakby możemy to diagnozować. Tak samo jest z chorobami nowotworowymi u zwierząt, prawda, lub różnymi innymi. I tego my nie wiemy. Może dlatego jest takie nasilenie, dlatego że medycyna weterynaryjna poszła na tyle do przodu, że po prostu potrafimy to diagnozować. Tego nie wiemy. Mhm. Takie proste pytanie. Kot czy pies? Pies. Tak? A dlaczego? Generalnie jako lekarz weterynarii no, mam szacunek do każdego zwierzęcia. Miałem kilka kotów w swoim życiu. Ja nie za bardzo lubię, jak zwierzę chodzi mi po stole, jak chodzi swoimi drogami, jak w ogóle nie ma tego jakby tej więzi, ono przyjdzie wtedy, kiedy ono chce. Jakby kot to jest indywidualista. Jeżeli chodzi o psa, no to pies no, nie ma chyba takiego członka rodziny, który cię tak przywita, jak wchodzi do domu, który jak jesteś chory, który przyjdzie do ciebie, który czuje to, co ty odczuwasz, jest więź jak z przyjacielem, z prawdziwym przyjacielem. Jest moje odczucie. Kolejne pytanie, to te pytania z listy. Za chwilę będziemy się zagłębiać bardziej w dany temat. A propos psa czy kota, mówiłeś, że zwierzęta dłużej żyją, w związku z tym, że poprawiły im się warunki też życia. Żyje dłużej kot czy pies? To zależy od rasy. Tutaj musimy to uwzględnić, ponieważ generalnie jest tak, że rasy zwierząt, raczej mniejsze rasy żyją dłużej, chociaż nie każda. Mhm. Jeżeli bym miał przekładać duża rasa psa czy kot, no to kot żyje dłużej. I ostatnie pytanie, obiecuję z listy, ale tak jakby jak quiz to wygląda. Polacy mają więcej kotów czy psów? A tego teraz mi trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że psów. Raczej jest to związane, bo teraz tak, jeżeli popatrzymy na wieś, to tam lata pełno tak zwanych bezdomnych kotów, prawda? Ale również w każdym gospodarstwie jest pies, więc trudno to jest powiedzieć, ale myślę, że psów. Okej. Okay. Jak opowiadałeś o psach, to też mi się takie pytanie gdzieś zrodziło w głowie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale właśnie w latach 90. No to tak był albo kundel, albo często w polskim domu był jamnik. Co się wydarzyło i co się stało, że tych jamników teraz nie widzimy? Na przykład ja nie widzę. Ta rasa tak, gdzieś tak. Trochę jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zniknęła, bo na pewno nie, ale nie widać jej. Prawda jest taka, że kiedyś faktycznie była to bardzo popularna rasa, ale tych ras w Polsce nie było aż tak dużo. Była popularna, bo była bardzo wykorzystywana przez myśliwych. Później tych ras było jakby też psów myśliwskich było coraz więcej, zostało sprowadzanych do Polski i w ogóle ras z zachodu. Dlatego jakby to się troszeczkę rozmyło i teraz tych jamników faktycznie, jamnik nie jest teraz bardzo popularną rasą, ale jest bardzo trudną w utrzymaniu i bardzo jakby też trudno dostępną.
Takie psy, jamniki rasowe, które są z bardzo dobrych hodowli, są, trzeba na nie czekać bardzo długo. A ty jakie masz? Ja mam buldogi francuskie. Okay. To są psy, które są oczywiście wiele razy, prowadząc swój profil na mediach społecznościowych, było mi zarzucane, że to są psy, które zostały troszeczkę genetycznie zmienione. I to jest prawda. Nie mówię, że nie, jednak to jest, jeżeli chodzi o psychikę, to jest wspaniała rasa. No są jak, mam psa Morisa, który jest członkiem naszej rodziny od 6 albo 7 lat, przepraszam, już dokładnie nie pamiętam, i on zachowuje się, on ma zachowanie po prostu ludzkie. On patrzy jak człowiek, on jest, to jest niesamowite. No drugie, i on jest z hodowli takiej FCI, a drugiego buldoga mamy adoptowanego z bardzo dużymi problemami, ale no chcieliśmy jej po prostu uratować życie. Mhm. Dlatego mamy 2 buldogi. Miałam zakończyć temat psów, bo są jeszcze też inne tematy i też inne zwierzęta, ale jeszcze takie jedno pytanie, które też od jakiegoś czasu mnie nurtuje. Dlaczego ludzie używają psów, zwierząt jako broń? Mówię o tych rasach groźnych. No, znam taki przykład faceta, który oczywiście wyprowadza pitbulla na spacer, natomiast jak wraca do domu, to wyobraź sobie, że zamyka go w domu w klatce, ponieważ boi się o swoich członków, no, rodziny. No to jest nielogiczne, to by trzeba się zastanowić nad tym, co ci ludzie mają w głowie. Mhm. Ponieważ można stworzyć z psa mordercę, a są też pitbulle, które śpią z dziećmi, pilnują dzieci i w życiu nie wykazują żadnych objawów agresji. To jest zależne nie tyle od rasy, chociaż są rasy predysponowane, na które trzeba szczególnie uważać i z którymi trzeba szczególnie pracować, ale to też dużo zależy od człowieka, który, no nie można zamykać psa w klatce. Umówmy się. Ale wiesz, Michał, było wiele takich informacji i sytuacji, kiedy teoretycznie pies nie przejawiał żadnych ataków agresji, a jednak doszło do tragedii, tak? Albo zagryzł jakieś dziecko, albo rzucił się czy na osobę dorosłą. Tak, tylko tutaj jakby ze względu na to, że w Polsce bardzo rozwinął się behawioryzm i behawiorystyka i nauka o behawioryzmie, to my wiemy często, dlaczego są takie przyczyny. Jednak no, człowiek jest tutaj główną przyczyną. Powiem wam taki przypadek, kiedy pies, owczarek niemiecki pogryzł dziecko. On nigdy nie wykazywał żadnych objawów agresji, ale to dziecko, on spał i to dziecko podeszło i go uderzyło w głowę. I on po prostu przestraszył się. To nie było tak, że on zagryzł to dziecko, ale ugryzł to dziecko. Czyli te zachowania są czasami zachowaniami obronnymi i też musimy uczulać i dzieci, prawda, i siebie samych na to, że mając psa, on cały czas pozostaje zwierzęciem. Mimo że jest naszym członkiem rodziny, on ma troszeczkę inne przyzwyczajenie i inne rzeczy go mogą przestraszyć. Też musimy być uważni. Ja na przykład jestem na tyle pewny swojego psa, że on może go dziecko ciągnąć za uszy, cokolwiek robić. On nigdy nie wykazywał swojej agresji, ale mamy już psa adoptowanego, który na przykład przewracając się na niego dziecko, tak klapnie zębami, bo jakby nie ugryzie, ale klapnie zębami, bo po prostu się boi, bo przeszła bardzo wiele, bo była wykorzystywana do rozrodu, bo była prawdopodobnie bita. I dlatego te psy w swojej psychice mają coś pozostaje i musimy też na to uważać, prawda? Przechodząc już teraz do tylko i wyłącznie Michała, mój kolega, który obserwuje twój profil, mówi, że jesteś weterynarzem ludzkim. Okay. A dlaczego? No właśnie, ja bardziej chciałam, żebyś to rozwinął, tą myśl, bo nie wiem, czy wiecie, Michał ma konto na Instagramie, bije, jak to powiedział, rekordy popularności, ponieważ jesteś właściwie, przepraszam za określenie, krowim celebrytą. Dziękuję. Troszeczkę mi na tym zależało. Troszeczkę mi na tym zależało, dlatego że to otworzyło mi drogę do edukacji. Wcale nie psy. Nie, psy, oczywiście ja psy kocham, uwielbiam, ja też troszeczkę zajmuję się chirurgią, ale to tak bardziej w warunkach podstawowych, bo to mnie odstresowuje, jeżeli chodzi o małe zwierzęta, ale moje główne zainteresowania są jednak, to są krowy, to są zwierzęta gospodarskie. No to powiem teraz rozwiń temat, bo to bym powiedziała, że też dość interesujące, dlaczego akurat krowy. Z krowami była taka sytuacja, że ja od dziecka chciałem być lekarzem weterynarii, ale no, nie byłbym sobą, jakbym tego nie sprawdził. Więc w liceum poszedłem na takie praktyki do jednej z całodobowych klinik w Bydgoszczy. Oczywiście to nie było tak, że chcieli mnie tam przyjąć z otwartymi rękoma. Nie wiem, z 4 miesiące walczyłem o to, żeby się tam dostać, ale jak się w końcu dostałem, to zobaczyłem, że to jest faktycznie dla mnie. Ja nie zdawałem na żadne inne studia, stwierdziłem, że weterynaria to jest moja droga.
Mniej więcej na czwartym roku pierwszy raz miałem styczność ze zwierzętami gospodarskimi, bo ja nie pochodzę ani z gospodarstwa, ani ze wsi, pochodzę z Bydgoszczy, więc tak naprawdę krowę widziałem kilka razy w życiu może, jak kiedyś tam na działce chodziłem po mleko. Pojechałem pierwszy raz do obory takiej uczelnianej, tam pozwolono mi pewne rzeczy zrobić i ja powiedziałem, nie, to jest przestrzeń, w której ja chcę się rozwijać. Tutaj jest tyle do zrobienia, że ja bym chciałbym się rozwijać w tym. I od tego czwartego... mały przecinek. Co jest do zrobienia? Co może być do zrobienia przy krowie? No właśnie dużo, ponieważ krowy jeszcze 10 lat temu były zupełnie inaczej traktowane. Krowy żyły zupełnie w innych warunkach. I jakby lekarz weterynarii, jego zadaniem jest również edukacja ludzi. I może dzieje się to dlatego, że jest aspekt, przepraszam, ekonomiczny, czyli zwierzęta są bardziej wydajne, jak mają lepsze warunki. Ale my musieliśmy to hodowcom pokazać. Oni jeździli, nasi hodowcy są, hodowcy w ogóle w Polsce są bardzo wyedukowani, jeżdżą na zagraniczne również spotkania, widzą jak wygląda hodowla za granicą i wprowadzili to w Polsce. Mhm. I dzięki temu małymi kroczkami hodowla w Polsce idzie w coraz lepszym kierunku. Bo umówmy się, jeżeli chciałbym, mógłbym tylko dodać, jedzenie mięsa i picie mleka zawsze będzie tematem kontrowersyjnym. I tego się jakby nie da wyeliminować. I jest wiele głosów, że faktycznie opiekujesz się takim stadem, a później taka krówka idzie na rzeź. Tak, ja się z tym zgadzam. Ja jakby z tym nie walczę, bo nie jestem w stanie, ale mogę zrobić wszystko i robię wszystko i cały mój zespół, żeby zwierzęta żyjąc na tym świecie miały jak najlepiej. Idziesz do, nie wiem jak to się fachowo nazywa, obory. Obory. Idziesz do obory. Tak. Ile tam krów jest? A to mniej zależy, więcej. A to zależy, bo to są obory, które są, mają 10 krów, a są obory, które mają 1100 krów. Największa, w której byłeś, to jaka była? Największa obora, w której byłem, to jest 1200 krów. Idziesz do takiej obory, tak. Widzisz te 1100, tak? Tak. 1100 krów. Opiekujesz, tak można powiedzieć, opiekujesz tak, oczywiście. Się nimi, a potem właśnie idą na rzeź. Tak. A jakie masz emocje? No, początkowo to były bardzo złe emocje, tylko że też jakby moja ewolucja, bo ja jakby miałem bardzo złe wzorce i nie ukrywam tego i cała edukacja na profilu instagramowym jest po to, żeby móc wykorzystać te doświadczenia, które ja miałem. Tymi złymi wzorcami był może lekarz, u którego też pracowałem jakiś czas, który jakby nie podchodził empatycznie do zwierząt i ja jako młody człowiek, młody lekarz, to w jakiś sposób chłonąłem, ale to nie było zgodne ze mną. I w pewnym momencie stwierdziłem, że nie tędy droga. To mały przecinek. Nie podchodził empatycznie do zwierząt, czyli co ciebie uderzyło, że powiedziałeś nie? Jakie to były zachowania? Jeżeli zwierzę jest kopnięte przez właściciela, to naszym obowiązkiem lekarza weterynarii jest zareagować, chociażby cokolwiek by się działo. Jeżeli zwierzę jest, ktoś na zwierzę nadmiernie krzyczy, ktoś źle traktuje, to naszym obowiązkiem jest zareagowanie na to. My musimy mieć swoją jakąś tam empatię, którą darzymy te zwierzęta i jakby ja nie zgadzam się z tym, że to jest tylko klient, to jest raczej, bo możemy stracić przez to klienta, tak? Często są to ludzie, którzy nie chcą jakby słuchać naszych rad. Ale jeżeli my, lekarze weterynarii, wszyscy będziemy mówić jednym głosem, to nie będzie takiego problemu. Taki najgorszy przypadek, który zapamiętałeś, który tobie się przydarzył, to jaki był? Ale przypadek... Przypadek, kiedy na przykład miałeś styczność właśnie z tym klientem, który, albo jak byłeś na praktyce, albo obserwowałeś jakiegoś innego lekarza weterynarii, gdzie aż się serce wyrywało i nie godziły się na pewne zachowania. Miałem sytuację, w której jeden z hodowców został kopnięty przez krowę. Przepraszam, to są emocje akurat. Nie chciałbym, żeby mi się mocno oczy zaszkliły, bo to są sytuacje, w których ja nawet nie chcę pamiętać. To nie jest mój już hodowca. Ze względu na to, że przez jakiś okres czasu czułem się bardzo pewnie w terenie, ponieważ trenowałem sztuki walki. Po prostu to był taki ludzki odruch. Nie wiem, odruch, w którym wyzwałem go po prostu na... Chciałem wytłumaczyć mu, co ta krowa może czuć. On ją bił, uderzył ją kijem, tak, kilka razy. I gdybym nie zareagował, to pewnie by ją bił dłużej. I to było takie dla mnie
coś, czego nie mogłem zrozumieć. Ta krowa, która nie dość, że stała w nieodpowiednich warunkach, to jeszcze nieodpowiednich, oczywiście zgodnych z prawem, ale według mnie to były nieodpowiednie warunki. Kopnęła go, bo się przestraszyła, bo krzyczał, ona się po prostu broniła, on się na niej wyżywał, a przecież ona daje mu mleko, ona daje mu pieniądze, dzięki niej tak naprawdę on żyje. I to jest dla mnie niezrozumiałe. To te sytuacje, w których traktują ludzie zwierzęta, były różne programy na ten temat. I to nie tylko chodzi o takie zwierzęta gospodarskie. Nie tylko gospodarskie, ale teraz jakbyśmy mogli skupić minutę na zwierzętach gospodarskich, kiedy one jadą na rzeźnię, uważam, że do rzeźni, uważam, że jakby należy im się należyty szacunek. I nie wolno wywozić zwierząt, które leżą, które mają złamaną nogę. Są do tego możliwości, możemy przyjechać, lekarze weterynarii, uśpić takie zwierzę. Przecież to zwierzę zarabiało dla tego hodowcy przez wiele lat. Było, jakby pracowało dla niego. Więc jakby dajmy mu godnie odejść, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Takie sytuacje jeszcze się zdarzają, czy jest ich coraz mniej? Pytasz mnie, czy ja takie sytuacje widzę? Nie, ale takie sytuacje się zdarzają, wiem o tym. Ale nie widzę takich sytuacji, na szczęście. Większość moich hodowców jest hodowcami świadomymi, którym nie zależy na tym, żeby takie rzeczy robić. Czy ten stres, taki było swego czasu dosyć liczne artykuły, że ten stres zwierząt powoduje, że to wpływa też oczywiście na ich organizm, a tym samym na to, co my później ewentualnie jemy. Tak jest. Czy to rzeczywiście tak jest? Tak, zgadzam się z tym. To jest w 100%. Wydzielane hormony stresu zmieniają jakość tkanek, wpływają na te tkanki i później jakby dlatego tak popularnym sposobem teraz jest hodowla ekologiczna, która nie może się jeszcze przebić, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Ale ta hodowla ekologiczna powoduje to, że zwierzę na pewno nie cierpi. Nie ma, jeżeli zwierzę jest, te tkanki są zjadane, to one są bezpieczne od antybiotyków, od substancji hamujących, od różnych leków. Bo my jako lekarze weterynarii zajmujący się zwierzętami gospodarskimi mamy na sobie taki ciężar, ponieważ dbamy również o bezpieczeństwo żywności ludzi. Prawda, bo te tkanki, mleko jest pite, mięso jest jedzone i jakby musimy mieć świadomość, że jeżeli my podamy leki, nawet które nie będą wykrywane, no to ktoś to zje. To zje kobieta w ciąży, to zje dziecko czy osoba starsza, albo po prostu zwykły śmiertelnik i to jest zagrożenie. Więc musimy mieć tą świadomość, bo nie są inspekcja weterynaryjna w Polsce, mając tyle ludzi, ile ma, nie jest w stanie wszystkiego skontrolować, więc nasza świadomość jest również bardzo ważna, żebyśmy no po prostu nie przeginali, bo pieniądze jakby w tym wszystkim to nie jest wszystko, to jest misja, prawda? To czyli weterynarz ludzki. Tak. To właściwie wytłumaczyłeś się, o co chodziło w tym pojęciu. Czy będąc w oborze i zajmując się chociażby krowami, czy ty w ogóle wyczuwasz albo potrafisz rozróżnić ich emocje? Czy w ogóle zwierzęta mają emocje? Pytam się konkretnie o krowy. Tak, tak jest. Znaczy to się zdarzyło, powiem tak, jak powstał ten profil Cowdoktor na Instagramie, to, bo moja żona, która jest również moją menadżerką, ona podpatrywała troszeczkę moją pracę i mówi: Michał, wiesz co, pokazujesz taką, ty tak jakby masz taki luz w tej pracy, bo często lekarz weterynarii, który jest terenowy, to on przychodzi, on jest często niezadowolony, bo jest zmęczony, a ty tutaj sobie tańczysz do muzyczki, no bo w oborze mają krowy muzyczkę, żeby prawda było im przyjemniej. Takie tak, jest takie są. Oczywiście zwierzęta mają teraz już takie warunki, żeby było im jak najlepiej, mają swoje spa. Czyli na przykład jak jest bardzo gorąco, to jakieś natryski, mają łóżka wodne, na których się kładą, żeby było im wygodnie, żeby nie było tam żadnych bakterii, bo one i to są wszystko w tej oborze? Tak jest, są takie bardzo nowoczesne obory, są obory, w których raczej większość obór ma swoje czochradła, żeby zwierzę mogło się odstresować, prawda? No bo krowy, one jakby bardzo źle reagują na stres i jeżeli my im stworzymy takie warunki, bo one są zwierzętami stadnymi, one lubią jeść w towarzystwie, pić w towarzystwie, więc one się w swoim towarzystwie czują dobrze. Jeżeli my stworzymy warunki, w których one jeszcze dodatkowo położą się na mięciutkim łóżeczku albo pójdą się schłodzić, jak będą mogły, no to one po prostu się odwdzięczają, prawda? Na przykład wyższą wydajnością mleka. Ostatnio słyszałam, nie czytałam tego artykułu, ale słyszałam, że podobno w Holandii powstanie taka, mają powstać toalety dla krów. Czy to nie już jest jakaś granica absurdu?
Tak, myślę, że po pierwsze ja bym chciał bardzo zobaczyć ich projekt, jak oni zmuszą te krowy, żeby one akurat tam oddawały sobie jakby, znaczy, przepraszam, no jakby się załatwiały w toaletach, ale chciałbym zobaczyć ten projekt. No myślę, że to jest wyzwanie. No pewnie. To jest bardzo ciekawe, o czym zacząłeś mówić, czyli jak ta dzisiaj współczesna obora wygląda. I myślę, że taki zwykły Kowalski nie ma zielonego pojęcia, ja również nie wiedziałam, no bo gdzie widzisz krowę, tak? No widzisz albo gdzieś na jakimś obrazku, właściwie jak jesteś mieszczuchem, albo na gdzieś można na pastwisku, zobaczyć czasami. Oczywiście jak gdzieś tam jedziesz i nie mieszkasz na wsi. Ale no nie miałam pojęcia, że takie właśnie historie i takie wyposażenie mają obory. Co jeszcze jest? Jakby no, zwierzęta mają, no tak jak już mówiłem, mają muzyczkę, prawda? Jest... Czy to jest jakiś odpowiedni rodzaj muzyki? Nie. Różna muzyka leci. Może to zależy od tego, co lubi referencje hodowca, gospodarza. Właśnie gospodarz albo lekarz weterynarii, który akurat odwiedza. Tak, dokładnie. Tutaj jakby były robione badania podobno w Stanach odnośnie, mówię podobno, dlatego że tych badań nie widziałem, tylko o nich słyszałem, jakby nie czytałem ich. Odnośnie muzyki poważnej, że faktycznie krowy przy muzyce poważnej są dużo spokojniejsze, ale ja widzę, że przy takiej muzyce rozrywkowej, przy popularnych stacjach radiowych również czują się doskonale. Okej. Wspomniałeś o swojej żonie, która powiedziała, że generalnie ten twój profil trochę odbiega od takiego wizerunku lekarza weterynarii, bo jesteś tam za bardzo radosny, wyluzowany. Tak. To właśnie, dlaczego taki jesteś, a nie tutaj nie pielęgnujesz tego statusu lekarza weterynarii? To jest bardzo fajne pytanie. Raczej ja zawsze dążyłem do tego, żeby być specjalistą w swojej dziedzinie, ale też żeby być w pewien sposób autorytetem. I ja myślałem, że do tego jest potrzeba bycia po prostu poważnym gościem, ale moja natura mówiła mi zupełnie coś innego. Mhm. Jakby moja osobowość pokazywała, że wchodząc do obory, słysząc tą muzyczkę, ja potrafię zatańczyć, porozmawiać sobie z klientami, pożartować, a to się nie przekłada na profesjonalizm, bo profesjonalizm jest profesjonalizmem. To jest jakby tutaj nas rozlicza życie, prawda? I to, jak zwierzęta są zdrowe, ile one dają mleka, jak długo żyją, bo dla mnie sukcesem jest to, żeby zwierzęta były jakby zdrowe, a nie to, że ja muszę do nich przyjeżdżać i je leczyć. I jakby w tą stronę idziemy. I moja żona to podpatrywała, bo czasami ze mną pojechała w teren, tam nagrywała jakieś filmiki i mówi, nie, to trzeba pokazać. To trzeba pokazać, Michał, i powstał profil Cow Doctor. To, że w hodowli dzieje się coraz lepiej, że oskarżenia są oczywiście i będą, ale ja jakby podnoszę rękawice i dyskutuję na ten temat, bo uważam, że to nie jest doskonale, ale jest lepiej. A małymi krokami możemy zrobić coś wielkiego. Jakie oskarżenia najczęściej padają? No, że zwierzęta są po prostu męczone w Polsce, prawda, w polskich hodowlach i że są wykorzystywane do tego, żeby dawać mleko, dawać mięso, a później są zabijane. I czy można się z tym nie zgodzić? W jakiś sposób, jeżeli patrzymy na to płytko, tak. Ale jeżeli patrzymy na to w ten sposób, że trzeba wyżywić ileś milionów, a na świecie miliardów osób i coś musimy jeść, prawda? No to te zwierzęta tak naprawdę im się należy tylko szacunek, bo one nam dają to, czego sami nie potrafilibyśmy zdobyć. Pytałem cię o te emocje i do tych emocji chciałabym wrócić, bo jak wchodzisz do tej obory, tobie też udzielają się emocje różne, domyślam się, również i te pozytywne, ale jak odbierasz te emocje zwierząt? Są jakieś takie sygnały, wyczuwasz, z jakimi emocjami one się mierzą? No, tych sygnałów jest mnóstwo, ponieważ no, ja na przykład zajmuję się głównie rozrodem tych zwierząt, bo krowa, żeby dawać mleko, musi być w ciąży, prawda? Musi urodzić, więc to jest jakby cały... Ja troszeczkę jestem takim weterynaryjnym ginekologiem i jak te zwierzęta mają przyjść do mnie na badania i widzę, że one są zestresowane, że one się trzęsą, to już wiem, że na przykład jak ktoś naganiał, to krzyczał na nie albo nieodpowiednio się odzywał. Jak krowa chce kopnąć, to często daje sygnał. Ona po tą nogą kilka razy ruszy, bo się zestresuje. Rzadko jest tak, że dzieje się to nagle. Oczywiście może się przestraszyć, bo mamy na sobie strój, podejdziemy. No, zdarzają się takie rzeczy. Jakby no, każdy lekarz terenowy, który zajmuje się krowami, wie, że ma to. To w sumie niebezpieczna praca czasami. To jest bardzo niebezpieczna praca. Mam wielu znajomych, którzy mieli połamane nogi, połamane ręce,
którzy mieli wybite barki, łokcie, no to są, krowa potrafi przygnieść. Krowie się możemy nie spodobać, pytasz o emocje. Wejdzie 100 osób do kojca na przykład z jałówkami, a wejdzie jeden lekarz weterynarii, któremu się jałówce alfa powiedzmy nie spodoba i ona go potrafi naprawdę poturbować. Ale czujesz takie emocje właśnie, że wiesz, że za chwilę będzie źle, albo potrafisz jakoś wtedy, nie wiem, co robisz, wycofujesz się? Zwiewam. A, po prostu. Zwiewam, tak, oczywiście, to jest jakby proste. Miałem kiedyś taką sytuację, no, jest aparat USG, lekarz jest ubrany, ja wszedłem między jałówki i ja się też nie spodobałem jednej jałówce i ona mnie bardzo mocno, ja nie wyczułem tego, ona podeszła. No i co mogłem zrobić? Uciekać, prawda? Ona mnie podbijała jak piłkę do góry, bo to są duże zwierzęta, one potrafią ważyć 800 kilo, prawda? Taka krowa, więc jakby no... Kto wtedy potrafi nad tym zapanować? Bo wchodzisz jak? Wchodzi lekarz weterynarii, ma jeszcze jakąś kogoś ze sobą, no właśnie, no sam nie wchodzisz. Czasami pewnie. Ma, czasami nie ma. Zależy od gospodarstwa, prawda? Nas jakby lekarzy nie stać na to, żebyśmy każdy jeździł ze swoją pomocą, bo wtedy to by było dość, te usługi byłyby jeszcze droższe, ale mamy najczęściej pomoc od gospodarza. No ale jeżeli jest sam gospodarz, który musi czytać listę, mówić, co to zwierzę na przykład miało ostatnio dawane po to, żebyśmy mogli to kontynuować, to nie jest w stanie nam w 100% pomóc. Mhm. Wtedy działamy sami. No musimy być ostrożni, prawda? Jak widzimy często zwierzęta, że one już się patrzą. Na przykład krowa, która się pokazuje swoje objawy rujowe, czyli wiemy, że ona chce zostać jakby inseminowana, bo chciałaby, mówiąc potocznie, do byka, no to ona potrafi skoczyć na takiego człowieka, tak? Bo ona to robi instynktownie. A my jak już widzimy to już musimy bardziej na takie zwierzę uważać, albo takie zwierzę uwiązać. To są takie zwykłe zachowania, prawda, które już mamy wpojone pracując ze zwierzętami. To są te instynkty i różne emocje, ale od takich złych czy negatywnych emocji, no to wachlarz emocji jest bardzo duży, prawda? Czy widzisz, jak krowa jest zadowolona? Oczywiście. Krowa jest zadowolona. Ja mam na przykład gospodarstwa, gdzie już wiem, że ja przyjdę, na przykład wejdę do obory i już mnie krowa liże, wącha, przytula. To są tak, chcę, żeby ją podrapać. Oczywiście one mają swoje potrzeby również, prawda? One tak samo lubią siebie nawzajem, bądź nie lubią, tak samo lubią ludzi, niektórych nie lubią, prawda? Tak, są takie konflikty między nimi? Oczywiście, są bardzo duże, prawda? Przede wszystkim są to zwierzęta stadne, więc jest osobnik alfa, który czasami, tak jak rządzący u ludzi, prawda, traci swoją władzę, prawda? I wtedy ktoś tam przejmuje tą władzę i pokazuje swoją siłę. Krowy płaczą? Tak. Tak, wiele razy widziałem, jak krowa płacze. I nie jest to zbadane do końca, czy to są jaki jest mechanizm tego, ale widziałem krowy cierpiące, które płaczą. I jest to bardzo, bardzo przykry widok, dlatego że krowy mają bardzo duże oczy. Jezu, bardzo duże oczy i jakby to widać, prawda? Te łzy się leją. Wrócę do pytania. Tak, oczywiście. Z jakimi emocjami ty się mierzysz? Może pamiętasz jakieś takie sytuacje, być może na początku swojej pracy, gdzie inaczej. A może jest takie przywiązanie do zwierząt, że potem trzeba to w sobie przerobić? Czyli na początku te emocje były bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Teraz staram się inaczej reagować na stres, ale zawsze, kiedy zwierzę jest skierowane do rzeźni, to jest przykra sprawa i to nie jest nic miłego, bo też z jakiego, jakby powody, prawda? Jeżeli chcemy skrócić cierpienie zwierzęciu, to możemy sobie to jakoś wytłumaczyć. A jeżeli musimy skierować takie zwierzę na rzeź, ponieważ ono nie może zajść w ciążę i już na przykład nie daje mleka i już produkcyjnie, to są bardzo ciężkie tematy. Ja pamiętam, jak poszedłem na praktyki do rzeźni, to całe szczęście, że udało mi się to. Ten lekarz widział, że ja mam za dużą wrażliwość na to i całe szczęście, że się udało zrobić w ten sposób, że ja po prostu byłem tam bardzo krótko, prawda? Mogłem to zrobić jakby zdalnie. I to się udało, ponieważ to nie są. A jeszcze też bardzo ciekawa sprawa, że ten lekarz, który był na tej rzeźni, powiedział mi, że musi mnie przeprowadzić przez wszystkie etapy, a jak był etap, gdzie zwierzę zostaje zabite, to sam nie patrzył. Czyli też miał bardzo silną wrażliwość, czyli się rozumieliśmy, ale ktoś niestety tą pracę musi wykonywać, bo to jest praca lekarza na rzeźni, to jest bardzo ważna praca, bo to jest praca bezpieczeństwa tego, co my później jemy. Mając taką wrażliwość, domyślam się, może jestem w błędzie, że musiałeś mieć w swojej pracy wiele kryzysów, czy nie? Tak, tak. Ja zaczynałem praktycznie od kryzysu.
Ja się zderzyłem z życiem, z takim życiem weterynaryjnym, tym życiem terenowym, które było bardzo brutalne. Ponieważ jeździłem na początku do bardzo malutkich gospodarstw, którzy nie mieli pieniędzy na to, żeby zainwestować. Te zwierzęta były utrzymywane w różnych warunkach i ja już nie chciałem tego robić. Ale później mówię, po coś, Michał, wybrałeś tą drogę i jakby to jest pole, w którym musisz się rozwinąć i musisz coś zrobić. I trwało to 13 lat, zanim byłem na tyle gotowy, żeby mówić o tym głośno i żeby edukować w tym kierunku studentów oraz hodowców. Musiało naprawdę minąć 13 lat. Dużo osób rezygnuje z... Inaczej, dużo osób rezygnuje z zawodu? Mój serdeczny kolega, który pracował z nami, powiem na przykładzie, zupełnie stracił prawo wykonywania zawodu, bo nie dlatego, że coś zrobił, tylko dlatego, że nie chciał. Poszedł się wspinać, pracował u nas w terenie, stwierdził, Michał, on był świetnym lekarzem, miał naprawdę powołanie, ale stwierdził, to nie jest zupełnie dla mnie, to jest bardzo ciężka fizyczna i psychiczna praca. Stwierdzam, że nie chcę i zaczął robić zupełnie coś innego. I takie przypadki są. Czy takie emocje odbijają się też na ich zdrowiu psychicznym? Tak konkretnie, znasz takie przypadki? Oczywiście. Znaczy, oczywiście samobójstw, prawda? Jesteśmy bodajże drugim na świecie zawodem, który popełnia samobójstwa najczęściej. Lekarz weterynarii? Lekarz weterynarii. Trudno jest też spotkać studentów, którzy nie mają depresji. Lekarzy weterynarii, którzy nie przechodzili depresji, nie przechodzili załamania, nie przechodzili jakichś takich załamań, raczej wypalenia zawodowego, bym bardziej powiedział. I ja miałem taki kryzys dwa razy i zastanowiłem się, co mogę zrobić, żeby tego nie było i mam na to jakieś tam gotowe rozwiązania. Oczywiście to nie są gotowe, bo byłbym pewnie bardzo bogatym człowiekiem, jakbym znalazł jakieś gotowe, ale mam rozwiązania, które przekazuję studentom i chcę, żeby oni już wdrażali to na studiach, po to, żeby wchodzić w to życie zawodowe tak lekko, bo to jest piękna praca. Po jakim okresie przyszło to do ciebie? Pierwsze po około roku. To szybko. Bardzo szybko. Pierwsze po około roku, kiedy nie miałem czasu na rodzinę, na przyjaciół, tylko 24 godziny na dobę trzeba było pracować, bo tego wymaga praca terenowa, bo tego wymagali pracodawcy. Tak to wyglądało. A rozumiem, że jest to związane z tym, że po prostu lekarzy weterynarii brakuje, czy nie? Tak, jeżeli chodzi o lekarzy terenowych, bardzo brakuje, ponieważ młodzi ludzie, którzy widzą, z czym to się je, jak się pracuje i często idą do lecznic, w których nie ma tych takich rozwiązań, które mogłyby powodować, żeby pracować po prostu w takim systemie normalnym, 8-godzinnym, 10-godzinnym, rezygnują. Często też to jest związane, że lekarze weterynarii terenowi muszą mieszkać w małych miejscowościach. Duża część młodych osób chce jednak mieszkać w miastach. Jeżeli mieszkasz w tej małej miejscowości, jesteś lekarzem terenowym, to jaki obszar masz pod sobą? Ja akurat... To jest kwestia, nie wiem, całego województwa, jakiegoś regionu tylko. Jak to wygląda? U mnie jest to trudne do powiedzenia, ponieważ ja jeżdżę po kilku województwach. Ja jestem lekarzem, który głównie zajmuje się rozrodem, jakby w tym się specjalizujemy, więc jeździmy po całej Polsce. Ale jeżeli chodzi o takie pogotowie, czyli te 24-godzinne, które mamy, to jest w obszar powiedzmy czterech powiatów. Mhm. To jest taki obszar. Czyli pierwsze wypalenie zawodowe po roku czasu swojej pracy? Tak. Szybko? Tak. Jak wyszedłeś z tego? Co musiało w tobie się zmienić, że sobie z tym poradziłeś i nie zrezygnowałeś? Nie rozumiałem tego zupełnie. Raczej prawie, że zrezygnowałem. Postanowiłem, że zajmę się małymi zwierzętami, że będę leczył po prostu psy i koty, a ta świadomość tych ludzi jest troszeczkę inna. Wydawało mi się i będzie mi się łatwiej pracowało. Szedłem w tym kierunku, ale cały czas mnie ciągnęło. Cały czas mnie ciągnęło do tych krów. Mówię, kurczę, czegoś mi brakuje. Spróbuję jeszcze raz. Wtedy jakby nie wiedziałem, że jest coś takiego jak rozwój osobisty, że można się mocno rozwijać, że można wiele rzeczy zrozumieć, że można pracować z psychologami. Było to dla mnie w ogóle jakieś dziwne, przecież ja twardy facet, nie będę tego robił. I po 6 latach, jak przyszedł drugi kryzys, stwierdziłem, że ja muszę coś z tym zrobić. Tak w międzyczasie wróciłeś do krów. Wróciłem do krów i nie byłem szczęśliwym człowiekiem. Robiłem to, bo przynosiło mi to
z jednej strony pieniądze, z drugiej strony bardzo chciałem się rozwijać w tym kierunku, ponieważ chciałem poznać, ale ja miałem gdzieś z tyłu głowy to, że to, że trzeba zrobić coś dla tej hodowli w Polsce. I to było załamanie, trwało 6 lat, spowodowało, raczej no, ten kryzys trwał ileś tam, no 6 lat powiedzmy, i po 6 latach było takie totalne załamanie, które praktycznie skończyło się depresją, o czym też nie wiedziałem, bo była niezdiagnozowana. Miało to wpływ na moje zdrowie, bardzo szybko zachorowałem na boleriozę, neuroboleriozę, więc gdybym nie pracował w zespole, pewnie już bym nie miał swojej firmy. Co to jest neuroboleriozę? Neuroboleriozę to jest choroba, która jest przenoszona między innymi przez kleszcze. No, to myślałam, że neuro to jeszcze... Tak, która atakuje centralny układ nerwowy. Okay. Więc były sytuacje, w których 11 dni nie mogłem wstać z łóżka, nie mogłem nic jeść i wtedy się zastanowiłem, że może to się skądś wzięło. Prawda? I zacząłem zupełnie zmieniać swoje życie. Zmieniłem podejście do rozwoju osobistego, zacząłem się zmieniać i postanowiłem, że będę też przekazywał to innym. Mhm. I jakby ten kryzys zawodowy, nie powiem, że minął całkowicie, bo to jest ciężka praca, ale postanowiłem po prostu dawać szansę młodym lekarzom, którzy chcą się rozwijać, zatrudniać jak najwięcej osób. Dzięki temu ja mam też przestrzeń na inne rzeczy, a młodzi lekarze się rozwijają i też mogą to robić w sposób taki cywilizowany. Zdziwiłeś mnie tym stwierdzeniem, że bardzo często dochodzi, jest dużo samobójstw wśród lekarzy weterynarii. A w życiu bym nie powiedziała, że jakoś lekarz weterynarii mi się zawsze kojarzył z takim zawodem, który jest oczywiście bardzo potrzebny i wyczerpujący, czy pewnie wymagający, ale nie skierowałabym myśli w tą stronę. Co mówisz studentom? Znaczy ja opowiadam przykłady z życia, to najlepiej działa, prawda? Przede wszystkim studenci muszą sobie zdawać z tego sprawę, że muszą pracować w zespole i szukać tych pracodawców, którzy są świadomymi pracodawcami. Jeżeli pracodawca będzie chciał, żeby lekarz się rozwijał i żeby nie poświęcał czasu tylko na pracę, ale również na inne rzeczy, to takiego pracodawcę bym szukał. Oczywiście pieniądze są rzeczą też ważną, ale też nie można od razu wymagać nie wiadomo czego, prawda? Trzeba też się wdrożyć w ten system. No i przede wszystkim szukać zespołów. Zespół jest najważniejszą rzeczą w weterynarii, a niestety większość lecznic w Polsce to są jednoosobowe działalności. I przez to też jest walka ceną, a nie jakością. I uważam, że lekarz weterynarii, który jest dostępny 24 godziny na dobę, nie ma prawa się rozwijać, nie może się rozwijać i nie może jakby poświęcić też czasu na życie i swoje pasje. Pytanie jest takie, czy to jest związane głównie, mówię o tym wypaleniu, czy nawet depresji, czy samobójstwie lekarzy weterynarii, czy jest ono związane z brakiem czasu, o którym mówisz, czyli przepracowaniem? Tak. Czy bardziej z tymi emocjami, z którymi musicie się zmierzyć, kiedy opiekujecie się jakimś stadem, prawda, zwierząt, potem na przykład zwierzęta idą na rzeź, czy z nieodpowiednim traktowaniem zwierząt. Czy, może to głupio zabrzmi, ale czy da się to jakoś podzielić? Ile jest tego, a ile jest tego? Nie, uważam, że tego się nie da podzielić, ponieważ tu problem jest złożony. Jest na tyle duży, że jedna z największych firm farmaceutycznych w tej chwili robi bardzo silne badania wśród lekarzy weterynarii, ankietują nas, bo chcą zrozumieć, dlaczego popełniamy tyle samobójstw i dlaczego mamy tyle depresji. To jest, na szczęście zainteresowała się ta firma tym i chce zrobić badania. Też zresztą chciałbym chętnie w tych badaniach uczestniczyć. Mamy roszczenia klientów, którzy są coraz bardziej roszczeniowi, ponieważ uważają, że lekarz weterynarii powinien... Przecież to jest pasja, misja, więc my powinniśmy być dostępni 24 godziny na dobę. I jeżeli on ma chore zwierzę, to dlaczego ma jechać 60 km do kliniki całodobowej? Przecież on chce u nas, tak? O 3 w nocy. No nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować. Poza tym jest tak, że zmagamy się z coraz trudniejszymi jednostkami chorobowymi, prawda? Nowo odkrywamy, musimy się cały czas uczyć, więc musimy mieć trochę czasu. Widzimy cierpienie zwierząt. Widzimy, prawda, naszą czasami bezradność. Jeszcze do tego przychodzi przepracowanie, niewyspanie.
i jeszcze raz na końcu roszczenia klienta o to, że jest za drogo, o to, że my poświęciliśmy czas, ale przecież zwierzęcia się nie udało uratować, to dlaczego my mamy za to dostać pieniądze? I to wszystko, jakby to są składowe, które powodują, że nie wytrzymujemy. Tak jeszcze są roszczenia rodziny, ponieważ nigdy nas nie ma w domu, dzieci, widujemy rzadko dzieci, nie mamy czasu na pasję i jakby to spowodowało, że jakby... Kółko zamknięte. Tak, kółko zamknięte, prawda? Ile razy byłeś wzywany w nocy? My jesteśmy wzywani bardzo często, teraz już jako pogotowie jesteśmy wzywani bardzo często. Jak pracowałem sam, to powiedzmy się zdarzało 10 razy w miesiącu. Czyli 10 tak naprawdę nieprzespanych całych nocy, bo trzeba było wstać od na przykład 2-3 w nocy. A od rana trzeba było znowu jeździć. Mhm. I to mnie też skłoniło do tego, żeby zawsze pracować w zespole. Nigdy już samemu. Albo nigdy z kimś, kto nie będzie chciał pracować. O tak. Mhm. Taka recepta, którą dałeś, mówiłeś, że oczywiście całkowitej recepty nie masz, ale bo też oby ten kryzys i wypalenie nie przytrafiło się tobie, żebyś był zadowolony ze swojej pracy jak najdłużej, ale mimo wszystko gdzieś wydeptałeś sobie i tak poustawiałeś priorytety, że potrafisz teraz, rozumiem, normalnie funkcjonować, inaczej spojrzeć też na swoją pracę. Także pytając cię o taką receptę też dla innych studentów, z którymi nie rozmawiasz, to co by było? Znaczy, ja jakby znalazłem sobie też obszar, w którym chciałem działać. Czyli połączyłem pracę w terenie z mediami społecznościowymi i ze szkoleniami. I to spowodowało, że nagle moja głowa zaczęła być, mimo to, że mam 2 razy więcej pracy, ale moja głowa zaczęła być luźniejsza. Przez 3 lata uczyłem się walki ze stresem. Jak radzić sobie ze stresem. Przechodziłem przez różne rzeczy, afirmacje, medytacje, Wima Hofa i tak dalej. A dopiero Cow Doctor spowodował, że tak naprawdę stresuje się mniej. Bo to nie jest tak, że nie stresuje się w ogóle. I jakby przed każdą rozmową, nawet ze studentami, gdzie wiem, co powiedzieć, przecież to jest moje życie, potrafię opowiedzieć o swoim życiu, to i tak mam stresa, ale potrafię nad tym stresem w miarę reagować. Chociaż moja żona uważa jeszcze inaczej. Słuchaj, to wielu lat tego zadowolenia i braku wypalenia tobie życzę. Na koniec jeszcze jedno pytanie, które obiecałam, że zadam. Czy kot może pić mleko? Pamiętasz z młodości na pewno kota Filemona w bajki, oczywiście. Gdzie zawsze podawali mleko. Może czy nie może? Z weterynaryjnego i dietetycznego punktu widzenia nie może. To po co nam takie bajki wciskali? Albo wciskali, no bo tak było. Raczej to jest bardzo popularne. Myślę, że to się wzięło z obrazu, który był na wsi. Prawda? Gdzie kot, prawda, zawsze dostawał mleko, bo było ono dostępne, ono jest dobre, bo ono jest słodkie, więc mleko ma dużo cukru, więc myślę, że to, stąd to się wzięło. Ale żeby oszukać nasze zwierzęta, są już produkowane mleka, które są specjalnie dedykowane dla kotów i są bezpieczne dla nich. Czego to nie wymyślą? No, było dużo o psach, było dużo o krowach, to na koniec jeszcze był taki akcent tak, koci. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim.